Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu jest Gabriela morawska stanecka wicemarszałek Senatu, Polska Partia Socjalistyczna. Koło, parlamentar koło parlamentarne Polski. Czyli pan nie jest Sok Polskiej Partii nie, Socjalistycznej, nie tylko w kole Polskiej tak. Partii dzień Socjalistycznej. Pani, dzień dobry, pani. A to jest tak, że, że PPS już jest jedną nogą w koalicji obywatelskiej? Nic mi o tym nie wiadomo. W każdym razie. A pani już jest prawie obiema nogami w tej koalicji, nie, tak jak pisała nic, prasa? Nic mi o tym nie wiadomo. No wie pani, pani redaktor, nie, niezwykłam czerpać informacji z mediów. Media. No nie, no media, media. No, dzisiaj pani czerpała, bo robiła pani prosówkę rano. Tak, ale to bardziej to są takie informacje. No ja mam konkretne źródła informacji, akurat tego typu media, które opisywały jakieś plotki, ploteczki, to raczej... W każdym razie Rada Naczelna PPS-u, do którego to pani nie należy, zaapelowała do Partii Opozycji Demokratycznej o współpracę przy tworzeniu wspólnych list i mnie się wydaje, że że ci wszyscy, którzy o to apelują, to troszkę lekceważą pracę politologów, ich badania, ponieważ wynika z tychże badań, a wcale to nie są politolodzy czy też socjolodzy przyjaźnie nastawieni do PiSu, że taka wspólna lista byłaby, jeśli chodzi o pokonanie PiSu, najmniej skuteczna niż inne konfiguracje. A ja myślę, że opozycja powinna współpracować i powinna faktycznie dążyć do jak największej konsolidacji, bo cały czas pamiętajmy o tym, że najpierw musimy pokonać Donta, później dopiero PiS. To są takie dwa progi. I druga kwestia, zresztą to dzisiaj wiadomo bardzo jak, jak na dłoni przy tych negocjacjach między prezydentem a pokłóconą prawicą o... Nowe ustawy wreszcie przywracające praworządność, że żeby mieć możliwość rządzenia czy podejmowania decyzji, uchwalania ustaw, które, które będą wymagane, potrzeba nie 231, ale jednak 276 głosów. Czyli żeby, żeby odrzucić prezydenckie weto tak. w razie czego? Dokładnie tak. Dlatego. Opozycja celem opozycji wspólnej zjednoczonej powinno być co najmniej 276 głosów, a myślę, że z lekkim nad. Ja rozumiem tylko, że, że tak jak mówiłam, z tych wszystkich symulacji i to nie są symulacje jakichś prawda domorosłych politologów, ale fachowców, którzy robią takie badania od dawna, no wynika i też doświadczenie uczy też doświadczenie te badania są chociażby. Te, te badania są bardzo ważne. Ale ja rozmawiam z ludźmi i ludzie, nasi wyborcy oczekują, że opozycja będzie współpracować również w kwestii wyborów, a akurat y, doświadczenia węgierskie są nie, nieadekwatne, bo my jesteśmy zupełnie innym państwem, innym społeczeństwem niż Węgry. Ja już nie mówię o ilości mieszkańców, ale również o zupełnie innej kulturze politycznej, innym doświadczeniu. A jak bardzo zaawansowane są prace nad Paktem Senackim? Rozmowy się cały czas toczą, ja akurat w tym nie uczestniczę, zajmuję się innymi kwestiami. I co jakiś czas rozmawiam z kolegami, one idą w dobrym kierunku. Podobnie ja jest przypominam, ustalony algorytm, to znaczy komu ile przypada, jeśli chodzi o cztery ugrupowania, właśnie to są nawet nie partie, tylko właśnie takie te. Tylko ja grunki. przypominam jeszcze o jednej kwestii, którą potwierdzili wszyscy liderzy wszystkich partii opozycyjnych na spotkaniu z senatorami końcem lata, gdzie zadeklarowano, że wszyscy senatorowie tej demokratycznej opozycji, która dzisiaj w Senacie rządzi, mają, jeżeli będą chcieli kandydować, nadal mają zagwarantowane miejsca w tej układance, w tym pakcie. W związku z czym to jest istotne i dla mnie to jest wiążąca informacja, a te inne kwestie mnie mniej interesują. A czy pani chciałaby znowu się ubiegać o miejsce w Senacie, czy, czy może jednak bardziej tak, sens... Chciałabym tak, chciałabym znowu ubiegać się o miejsce w Senacie, yy, dlatego że ta akurat... Yy, jest to, być może na mój temperament polityczny, to jest właściwe miejsce, tak uważam. Realizuje się w tym Senacie. Myślę, że się spełniam i sprawdzam, w związku z czym oczywiście priorytetem dla mnie jest miejsce w Senacie. A wracając do tego paktu senackiego, czy tutaj powinna być też ustalona jakaś taka wspólna platforma programowa, czy wystarczy ten algorytm, miejsce? No jeżeli tam chodzi tam... o Senat, to raczej nie. No. Proszę pamiętać, że rządzi się w Sejmie. I najważniejsze, żeby wygrać z pisem, jest celem, jest zdobycie tej przewagi. Ja mówię dzisiaj wyraźnie o tych 276 głosach, z tego względu, że jeżeli mamy, przygotow a przygotowujemy, pakiet różnych rozwiązań prawnych, legislacyjnych, które będą niezbędne do wprowadzenia zaraz na początku, to będzie trzeba mieć taką przewagę, żeby prezydent nie wetował takich. Mówi Pani o pakiecie, o przygotowywaniu pakietu, czyli mówi Pani w ogóle o całej opozycji, a nie o Senacie. Ale oczywiście, o całej opozycji, ale akurat elementem na przykład takiego pakietu jest ustawa, którą my w Senacie w czerwcu przyjęliśmy i która leży w zamrażarce sejmowej o Krajowej Radzie Sądownictwa i paradoksalnie dzisiaj kiedy wszyscy rozmawiają na temat y, takiej ustawy czy przeniesienia izby dyscyplinarnej czy odpowiedzialności zawodowej do sądu y, naczelnego sądu administracyjnego nikt nie pamięta o tym że leży ta ustawa która załatwia wszystkie kwestie która jest uzgodniona właśnie przez całą opozycję, Dlatego, że przed y, tym, kiedy uchwaliliśmy te ustawy w Senacie, rozmawialiśmy również z kolegami z Sejmu z liderami partii y, opozycyjnych. Mieliśmy konsensus nad tą ustawą, pracowaliśmy dwa lata i ona tak naprawdę rozwiązuje wszystkie problemy, jakie Polska Pan, dzisiaj ma. Pani mówi, załatwia wszystkie kwestie, ale jeszcze jest kwestia właśnie. Dzisiaj... poparcia Prawa i Sprawiedliwości dla takich rozwiązań. No, ja myślę, że generalnie y, taka uczciwość polityczna nakazuje, żeby chociaż nadać tej ustawie numer druku, i żeby ją poddać pod procedowanie. No ale takich ustaw senackich, panie redaktor, jest kilkadziesiąt, niemal sto. Jest na przykład ustawa i za każdym razem, kiedy ginie polski obywatel w Ukrainie, walczący za wolność Ukrainy, ale też za naszą wolność, ja przypominam o ustawie, która była. Ja byłam współinicjatorką tej ustawy w marcu tego roku, ustawy tak zwanej abolicyjnej, która Ochotnikom polskim, którzy walczą o naszą wolność i o pokój mhm. na terenie Ukrainy, yy, powoduje, że ci ochotnicy nie, nie popełniają przestępstwa, nie będą ponosić odpowiedzialności karnej za służbę w obcej armii, bo obywatel polski zgodnie z prawem polskim nie może służyć w obcej armii. Są na to przepisy karne i my wprowadziliśmy tą ustawą zapis, że jeżeli służy polski obywatel w armii, która jest jakby pod kierownictwem rządu Ukrainy dzisiejszego, to nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej, a przypominam, że ta odpowiedzialność karna jest do pięciu lat. I my za każdym razem, kiedy jest tylko okazja, o tym mówimy. Nawet pan senator Skurkiewicz, który jest wiceministrem obrony narodowej z Trybuny senackiej, zapewniał mnie osobiście, mnie, że nikomu nic się nie stanie i nikt nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej. Ja zadałam pytania, kim pan jest i kim pan mhm. będzie, że pan może spełniać, stawiać takie Obietnicę yy, obywatelom, a znowu zginął polski obywatel, to już jest chyba czwarty, który walczył w Ukrainie. I za każdym razem ja sobie przypominam, że ta ważna ustawa, ważna dla tych ludzi, którzy tam poszli, narażają swoje życie, też je, i, te, i takich ustaw mogłabym wymienić. No chciałam zapytać, czy, czy wobec tego w takiej sytuacji, kiedy układ jest taki, że Sejm należy do jednej szeroko pojętej formacji, a do drugiej szeroko pojętej formacji, czyli do opozycji, należy Senat. Mówię oczywiście w cudzysłowie, bo to, bo to jest bardziej zniuansowane. To czy Senat w takiej sytuacji ma sens, jeżeli pani mówi, że jest tyle projektów, ale te projekty nie są albo nie są przyjmowane dalej, albo w ogóle leżą w jakiejś zamrażarce. Także wasze uchwały o pewnych ustaw, o odrzuceniu pewnych ustaw też są z kolei odrzucane przez Sejm i, i, i te ustawy są przyjmowane ponownie, więc. To pani jakoś nie zniechęca i pani nie. nadal chce być senatorem. Nie zniechęca mnie. Oczywiście, że senat ma sens i ten głęboki sens istnienia senatu właśnie w tej kadencji widać, dlatego że to jest tylko jedna część pracy senatu i to jest bardzo, bardzo dobra praca i myślę, że te efekty, czyli te ustawy będą uchwalone, jeżeli nie w tej, to w kolejnej kadencji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, senat na pewno... Poprawia mnóstwo rzeczy, których Sejm przez zapomnienie albo przez no, niestety pośpiech, ogromny pośpiech, przez zaniechania, przez to, że proces legislacyjny dzisiaj w Polsce no, stracił w ogóle no, Bo to tak samo by mogła pani zapytać, czy w takiej sytuacji, kiedy leży mnóstwo projektów poselskich w, tej, w tejże samej zamrażarce sejmowej, czy mają sens projekty poselskie? Czy w ogóle Sejm ma sens, skoro rząd robi co chce? No to mógłby rządzić dekretami i parlament jest niepotrzebny, no, ale, ale tutaj ale jesteśmy jednym krokiem jest wtedy taka, w dyktaturze. Kiedyś, kiedyś Stefan Niesiełowski powiedział, jak będziecie rządzić, tak mówił do PiSu, no to sobie będziecie wprowadzać co chcecie. No, ale no ja i tak to wygląda, ma... bez względu na, na to, jaka ale jest większość to były takie dyskusje, które akurat nie mają nic z rzeczywistością parlamentarną, taką prawdziwą pracą parlamentarną wspólnego i takie przepychanki słowne. A ja mówię o procesie legislacyjnym, który jest określony w ustawach, który jest określony w prawie. Czyli pani uważa, że wartość jest, masz te, ma, mają też te poprawki, które są ale, że bardzo często mało tego, rząd a są, że tak byłem, techniczne. Rząd przychodzi, ale nie techniczne. Rząd przychodzi do nas. Jest tak, że jeżeli ustawa wpada jednej nocy na posiedzenie komisji w Sejmie. Jest, są dwa czytania w ciągu jednej doby i następnego dnia to jest w Senacie. My tego nigdy nie robimy w taki sposób, że następnego dnia już Senat to y, uchwali i, i koniec. Tylko Senat nad tym pracuje i na komisje senackie zawsze y, przychodzą ministrowie i z poprawkami. Mówią, Wiecie, tutaj jeszcze to czas, trzeba czas zrobić. Ja sobie nie to... chciałam zapytać o pani A inicjatywę. rzecznik praw obywatelskich to jest następna kwestia. No przecież pani, wybraliśmy pani Marszałek, Rada Polityczna. To na pieniężnej. której pani zależy, czyli apel do wójtów burmistrzów, tak. prezydentów miast. Czy pani ma apel o to, żeby na godzinę jutro o 20.00, to jest w ogóle akcja, że tak powiem, ogólnoświatowa? To jest akcja ogólnoświatowa. Zainicjowały to parlamentarzystki z Ukrainy, z Kijowa. Tak? Chodzi o to, żeby 21 grudnia, czyli w ten najkrótszy Trzy dzień roku, najciemniejszy, yy, wyłączyć o 20.00 wszystkie iluminacje świąteczne na godzinę, po to, aby w ten sposób wyrazić solidarność z Ukrainą, z naszymi braćmi, siostrami, którzy są w zimnie, ciemnie. Ale myślę, i w że tak te, My wszyscy, którzy mamy na przykład, nie wiem, jakieś choinki, wszyscy ludzie w oborodku, Wszystkie firmy, i... bo przecież to mhm. firmy, które oświetlają swoje witryny. Wszyscy. Bardzo proszę, aby solidaryzowali się przez te godziny z Ukraińcami. No i niestety nie zdążymy nawet porozmawiać o, o ustawie, o Sądzie Najwyższym, ale może następnym to, razem. Może warto, że porozmawialiśmy o, o roli Senatu. Dziękuję, porozmawiałyśmy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zdrowych i radosnych świąt. I ciepłych. pani również marszałek, wicemarszałek Sejmu, Gabriela, senatu. Przepraszam, senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Skoła koła PPS-u Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.